Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na informacje dnia. Po prawie dwóch dobach od katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodniej Ukrainie ratownikom udało się dotychczas odnaleźć tylko 186 ciał. Służby ratownicze poszukują jeszcze 112 ciał ofiar tej tragedii. W wyjaśnienie przyczyn katastrofy ma się włączyć Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Za przeprowadzeniem międzynarodowego śledztwa opowiadają się ukraiński rząd NATO, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rada Bezpieczeństwa ONZ. W katastrofie zginęło 298 osób, w tym 80 dzieci. Najwięcej było Holendrów, aż 189. Komentując możliwe zestrzelenie samolotu, premier Ukrainy mówi: to zbrodnia przeciw ludzkości. A war against Ukraine. A war against Europe. To wojna przeciwko Ukrainie, Europie, teraz także przeciw światu. Każda osoba odpowiedzialna za to musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Mam na myśli każdego, kto wspiera terrorystów, w tym Federację Rosyjską i rosyjski reżim. Rosja winą za to, co się stało, obarcza Ukrainę. Do tej tragedii nie doszłoby, gdyby na tej ziemi był pokój, gdyby nie wznowiono działań bojowych na południowym wschodzie Ukrainy. Jednak rosyjskiej wersji nikt nie daje wiary. Wszystkie dotychczasowe ujawnione fakty wskazują, że pasażerskiego Boeinga zestrzelili prorosyjscy separatyści. Według wstępnej analizy amerykańskich służb wywiadowczych, samolot został zestrzelony właśnie przez separatystów. Rosyjski resort obrony twierdzi z kolei, że w dniu katastrofy ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej były aktywne, ale ukraiński minister obrony podaje, że samolot był poza zasięgiem broni przeciwrakietowej. Amerykanie nie wykluczają, że Rosjanie mogli pomóc separatystom w zestrzelaniu samolotu. Barack Obama wezwał do bezzwłocznego przerwania ognia i przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa. Prawda zostanie ujawniona, powiedział. Russia, pro-Russian separatists. Rosja, Ukraina i separatyści muszą wstrzymać ogień, nie niszczyć dowodów. Śledczy potrzebują dostępu do miejsca katastrofy. Międzynarodowego śledztwa chcą też Niemcy i Holandia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel skrytykowała politykę Rosji wobec Ukrainy i stwierdziła, że uzbrojenie prorosyjskich separatystów jednoznacznie wskazuje, że niektóre rodzaje broni napływają właśnie z Rosji. Ostatnie wydarzenia po raz kolejny pokazały, że musimy dążyć do politycznego rozwiązania tego konfliktu. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest przede wszystkim odpowiedzialność Rosji. Zniknęły czarne skrzynki zestrzelonego Boeinga. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podkreśla, że nie mogą one trafić w ręce Rosjan. Prorosyjscy separatyści, którzy kontrolują miejsce, gdzie samolot spadł na ziemię, już oświadczyli, że przekażą je Moskwie. Czarne skrzynki zostały już odnalezione, ale donieccy separatyści chcą je przekazać Rosji albo wręcz zaprzeczają, że są w ich posiadaniu. Niepokojące jest również to, że teraz separatyści próbują zacierać ślady. Oni działają zupełnie nieprofesjonalnie. Leją wodą już te miejsca, w których już dawno pożar wygasł. Rozbierają ten samolot, przekładają go w inne miejsce, nie szeregują tego wszystkiego. Prawdopodobnie to wszystko ma na celu ukrycie tego, co naprawdę spowodowało wybuch na tym samolocie. Bardzo ważne jest w tym momencie jak najszybsze przejęcie wraku od separatystów. Najważniejszą rzeczą to będzie określić, co zestrzeliło ten samolot. Nie da tego na pewno sprawdzenie czarnych skrzynek, ponieważ czarne skrzynki powiedzą tylko to, co się stało po czymś, jak coś uderzyło w samolot. Tutaj czarna skrzynka nie odpowie, czy to była rakieta, czy to był na przykład ładunek wybuchowy. Powie tylko, że coś wybuchło i coś spowodowało na przykład rozerwanie samolotu. Natomiast, żeby powiedzieć dokładnie, co to było, żeby powiedzieć na przykład, że była to rakieta systemu Buk, niestety trzeba przeszukać szczątki maszyn. I im szybciej odseparuje się pseudoseparatystów od tych szczątków maszyn, im szybciej zabezpieczy się te szczątki, tym lepiej i tym z większą dokładnością będzie można określić, co rzeczywiście zniszczyło ten samolot. Wiele linii lotniczych po katastrofie omija ukraińską przestrzeń powietrzną. Z korytarza powietrznego, gdzie został zestrzelony malezyjski samolot, od pewnego czasu nie korzysta już polski lot. Przestrzeń powietrzna nad wschodnią Ukrainą została zamknięta. Wczoraj z lotniska w Amsterdamie wystartował do Kuala Lumpur pierwszy samolot malezyjskich linii. Pasażerowie tego lotu myśleli o czwartkowej katastrofie. To była wielka tragedia, ale mam nadzieję, że my bezpiecznie wylądujemy i wszystko będzie w porządku. Trasa przelotu była już zmieniona.
Samolot do Kuala Lumpur ominął Ukrainę i tereny, na których toczą się walki. Z tego korytarza powietrznego nie korzysta od pewnego czasu polski lot. Zmieniliśmy trasę dwóch lotów już kilka miesięcy temu ze względu na konflikt jeszcze wtedy na Krymie. To jest lot do Tbilisi i lot do Erewania. Przesunęliśmy ich trasy bardziej na południe. One się odbywają nad Morzem Czarnym i nad północną Turcją. Lot obsługuje cały czas połączenia do Kijowa, Odessy i Lwowa. Sadownicy liczą straty. Sytuacja wielu z nich jest dramatyczna. Ceny porzeczek i wiśni są obecnie na granicy kosztów produkcji. Dziś od godziny 11 sadownicy będą blokować drogę krajową nr 19 w Kuskach w powiecie łosickim. Protest ma zwrócić uwagę rządzących na skandalicznie niskie ceny skupu porzeczek, wiśni i jabłek przemysłowych. Komitet protestacyjny sadowników skierował apel do wszystkich sadowników w Polsce o niewysyłanie owoców do skupu przynajmniej do czwartku. Rolnicy liczą, że do tego czasu zareaguje minister rolnictwa. To kolejna forma protestu. Zarówno ceny wiśni, jak i porzeczek są obecnie na granicy kosztów produkcji. Również ceny jabłek, według zapowiedzi, będą drastycznie niskie. Najgorsza sytuacja jest na rynku porzeczek. Wiele gospodarstw czeka widmo bankructwa. Ten rok jest... Nie przesadzając rokiem tragicznym dla producentów porzeczki, bo w tej chwili cena, która obowiązuje na skupie 40 groszy w stosunku do kosztów produkcji wyliczonych przez ekonomistów 2,5 złotego, sama za siebie mówi. Tak trudna sytuacja sadowników to wynik między innymi trudnych warunków atmosferycznych, wskazują eksperci. Myślę, że w znacznej mierze ma tutaj udział pogoda, szczególnie na owoce, warzywa, te przymrozki wiosenne, które zmarzły kwiaty na drzewach owocowych. Głównie ucierpiały jabłonie, śliwy, czereśnie. Czarna porzeczka. Trudna sytuacja jest także na rynku wiśni. Tu dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u naszych konkurentów, czyli Serbii, Turcji i Węgier. Kraje te mają w tym roku doskonałe zbiory i niskie ceny, a my ze względu na bardzo dobre zbiory w zeszłym roku mamy jeszcze sporo zapasów. Pod Lubelskiej Dąbrowicy wypoczywają dzieci z polskich rodzin z Białorusi i Ukrainy. Organizatorem kolonii jest Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Dla dzieci i młodzieży pobyt w Polsce to kontakt z ojczyzną, językiem i rówieśnikami. Od kilkunastu lat Caritas Diecezji Lubelskiej organizuje wypoczynek dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Do tego projektu włączamy grupy dzieci polonijnych zza wschodniej granicy naszego kraju. W tym roku gościmy dwie grupy, jedną grupę z Białorusi, z terenów Grodzieńszczyzny i drugą grupę z Ukrainy, z Żytomierza i z okolic. Mówi ksiądz Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Razem z dziećmi i młodzieżą z Białorusi wypoczywają również ich rówieśnicy z Polski. Bardzo jest tutaj fajnie. Zapoznałam nowe koleżanki, kolegów z Białorusi. Mamy różne wycieczki, w których korzystam. Dla grupy kilkudziesięciu dzieci z okolic Grodna wakacje w Polsce to nie tylko zabawa, poznawanie historii czy kultury regionu Lubelszczyzny, ale to także modlitwa, podkreśla kleryk Paweł z Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Proponujemy jakieś różne gry, zabawy, takie, żeby rzeczywiście sprawiły one radość dzieciom. Staramy się każdego dnia o to, żeby była msza święta. Też rozpoczynamy dzień modlitwą, tak żeby połączyć dwa aspekty, zarówno takiej zabawy, rozrywki dla dzieci, ale też modlitwy. Dla Mirka z Białorusi codzienne uczestnictwo w Eucharystii jest bardzo ważne. Tu jest bardzo dobrze, chodzimy codziennie na mszę świętą, tak jak u mnie to w domu, tam codziennie idzie msza. Władysław z Białorusi cieszy się, że przyjechał na kolonię do Polski. Jak mówi, chce dobrze spędzić czas. Piękny dom, piękne wakacje przewodzimy razem z Polakami. Już są jednakowe gry, zabawy, już razem w piłkę gramy. Zachęcam wszystkich do przejeżdżania tu w Dąbrowicę. To wszystkie informacje, kolejne już o godzinie 12. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Państwa i zapraszam na informacje o pogodzie. A na początek zobaczmy, jak będzie się kształtowała sytuacja synoptyczna w Europie.
Od Skandynawii przez środkowo-wschodnią część Europy po Morze Śródziemne rozciąga się pole podwyższonego ciśnienia. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z dość aktywnymi frontami atmosferycznymi. Za warunki pogody w Polsce odpowiedzialny jest wyż, a nad obszar naszego kraju napływa gorąca masa powietrza. Na Wyspach Brytyjskich, w Portugalii, a także we Francji dziś pogorszenie warunków pogody. Burzowo także na Bałkanach oraz w Grecji. Nad pozostałą częścią Europy dużo słońca i bardzo ciepło. Od 26 stopni w Moskwie do 33 w Rzymie. A jakiej aury możemy się spodziewać dziś w Polsce? Otóż w naszym kraju pełnia lata. Od rana zachmurzenie małe, okresami bezchmurnie. Tylko w rejonie Górnego Śląska, Małopolski oraz Ziemi Świętokrzyskiej więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Po południu w rejonie Karpat i Pomorza może trochę popadać i zagrzmieć, a na pozostałym obszarze będzie pogodnie i gorąco. Od 24 stopni nad morzem, około 27-29 na wschodzie, w centrum, a także na południu do 31-32 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, przeważnie z północy. Barometry w Warszawie wskażą około 1017 hektopaskali i ciśnienie powoli będzie spadać. A już teraz zapraszam Państwa na wędrówkę do poszczególnych regionów naszego kraju. Kontynuacja letniej pogody. W kraju początkowo zachmurzenie małe. Więcej chmur jedynie na Pomorzu Wschodnim i na Warmii. Tam może także popadać deszcz. Po południu zachmurzy się na północy, zachodzie i w górach. Miejscami też popada i zagrzmi. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie i gorąco. Od 26 stopni na wybrzeżu, około 30 w centrum, do 32 na zachodzie i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby ze wschodu. Barometry w Warszawie wskażą około 1013 hektopaskali i przewidziany jest dalszy, powolny spadek ciśnienia. Kolejna prognoza pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 12. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.